Siemano, dzisiaj filmik od taki inny. Nie będzie demontaży, a raczej będzie, ale trochę software'owy. No i do rzeczy. Przyszedł czas taki, który zawsze przyjdzie na każdego serwisanta komputerowego. Mianowicie muszę wybrać między WOT-em a serwisem. Bo co by tu nie mówić, no mało dzisiaj zrobiłem przy tych komputerach. Miałem ogarnąć całe Allegro od nowa, bo wyprzedaż i tak dalej, i tak dalej. A tu pikuś. Tak więc klikamy Alt F4. Gdzieś tu jest panel sterowania. Odinstaluj program. Jeszcze raz. O, co tutaj jest? Pakiet sterowników. Kurde, to ten programik, bo tutaj, jak zauważyliście, mam Maca. I szukałem jakiegoś tam programu, co by mi usprawnił pracę touchpada i tak dalej. Tutaj WOT już... O, buntuje się chyba. Coś tam. Nie, wyjazd mi stąd. Tutaj WOT już World of Tanks został usunięty z twojego komputera, żeby nie było, że oszukuję. Tu jest Lenovo i również magiczna ikonka WOT-a. Tutaj już skrót do usuwania mam na pulpicie. World of Tanks. Odinstaluj. No patrzcie, tu poszło zdecydowanie szybciej. Chyba. Ale ikonka nie zniknęła. Tak więc trzeba jeszcze to sprawdzić. Panel sterowania. Gdzie jest to? A, dobra, jest. WOT. No nie ma. Nie wiem, dlaczego ikona została. Wywalę ją ręcznie i mam nadzieję mieć... Działa? Nie działa? No co za diabeł? Dobra. Już wiem. O, tutaj się schytrzyłem i zainstalowałem na drugim dysku. Program Files tu gdzieś powinien być. Jest WOT. Jest jeszcze Mania Planet, ale Mania Planet sobie zostaje, to gram bardzo rzadko. I tutaj uninstall powinno być. Unins 000. Do piekła, bo nie mogę pracować. Sru. No, ikonki nie ma. Tymczasem żyjcie eko, kupujcie Podlaski Bimber od ludzi z lasu. To tak na wieczór. Na razie i pamiętajcie, są rzeczy ważne i ważniejsze.